Hej Martki, ja jestem Klawi, witam na moim kanale. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeśli wróciliście, to dzięki bardzo. Mam dzisiaj dla Was, słuchajcie, spory haul. Oprócz hauli z AliExpress na moim kanale pojawia się mało zakupów, bo staram się po prostu nie kupować. Więc tak, większość rzeczy stąd dostałam, kupiłam tylko 4 z nich, tak naprawdę nawet nie 4. Natomiast jestem bardzo wdzięczna za to wszystko, co dostałam. Część rzeczy dostałam od dziewczyn, będąc w Warszawie, także Oleśka, Kasiu, Kakuśku, bardzo dziękuję. A resztę też dostałam od mojej mamy i mojego ojczyma. Kilka rzeczy dostałam też od mojej cioci i mojego wujka, którzy byli ostatnio w odwiedzinach. Także tak, jeśli jesteście ciekawi, co mi tutaj ciekawego wpadło z nowości, to zapraszam do oglądania. Mam tutaj do pokazania Wam jedną rzecz, którą dostałam od mojej znajomej z pracy na pożegnanie, bo dostałam też alkohol, jakieś tam czekoladki, ale dostałam, słuchajcie, też kubeczek. To jest piękny kubek, on jest z Sainsbury's, z liskiem, przeuroczy, już nie mogę się doczekać, jak będę w zimę piła z niego gorącą czekoladę. Po prostu, no czy to nie wygląda jak kubek do gorącej czekolady, bo moim zdaniem owszem. Więc tak, jest przeuroczy, i bardzo mi się podoba. To jest jeden z dwóch kubków, które Wam dzisiaj pokażę. I tym tutaj płynnym przejściem, słuchajcie, przejdę do rzeczy, które dostałam od dziewczyn. Od Oleśki dostałam coś, co bardzo długo mi się marzyło, czyli kubek ze Starbucksa z tej mojej ulubionej serii z Nowym Jorkiem. Dziewczyny jak były w Stanach, to były na tyle kochane, że przywiozły mi dwie rzeczy, które bardzo chciałam. Drugą Wam zaraz pokażę, dostałam od Kakuśki. Natomiast po prostu jeszcze nie piłam z tego kubka. W przyszłym tygodniu, jak będę miała 2 dni wolnego, wtedy będzie jego, słuchajcie, debiut. Natomiast tak, jedyne co, to zastanawiam się, dlaczego statua wolności nie jest kolorowa i jedyne co jest kolorowe, to taksówka. Bardzo mnie to zastanawia, natomiast ten kubek jest przepiękny i po prostu... Czy widzicie, jak ucieszona jestem przez kubek? Kubki to jest po prostu moja miłość. Od Oleśki dostałam też ogrom innych rzeczy. Natomiast zaraz to Wam pokażę, jak już jesteśmy przy Stanach, to od Kakusi dostałam, uchowało się już tylko tu. Jolly Rancher! Dostałam Jolly Rancher! O mój Boże! To jest po prostu coś, co ja bardzo długo chciałam spróbować. I nie zawiodłam się, wiedziałam, że będą mi smakować. Meniam. Nie mogę się doczekać, jak sama pojadę do Stanów i nakupuję sobie tych wszystkich słodkości i wrócę po prostu o 20 kg cięższa. Takie mam marzenia. Także Kakusiu, bardzo dziękuję. Jak widzisz, już połowa jest zjedzona. Dalej od Oleśki dostałam jeszcze masę innych rzeczy. Część z nich Wam, część z nich pokażę. Kilka, chyba tylko dwie, albo jedną rzecz musiałam zostawić w Polsce. Natomiast zostawiłam u Adiego część rzeczy właśnie od Kasi i część od Olgi, które już mi się w płynach nie zmieściły, bo miałam za dużo płynów. Natomiast ja będę w Warszawie niedługo, także sobie to odbiorę, będę miała duży bagaż. Dostałam od Oleśki, słuchajcie, dwie bazy ze Smashboxa Photo Finish Radiance. To jest ta taka rozjaśniająca oraz Photo Finish Reduce Redness. Także testuję je teraz. Ja wcześniej nie miałam baz od Smashboxa, więc tak. Jestem bardzo ich ciekawa. Na razie sprawują się naprawdę ok. I kolejna rzecz, którą dostałam, to jest, słuchajcie, coś, co po prostu... ja na początku myślałam, że Oleśka sobie żartuje. To jest pomadka z Paese, która ma nazwę Klaudia. To ja! Śmiałyśmy się, że z kolaboracją ze mną. Natomiast nie dość, że to jest mój kolor. No zobaczcie, przecież to jestem ja w szmince. To jeszcze nazywa się to Klaudia. Ja już go miałam raz na ustach i zapowiada się bardzo fajnie. Jestem ciekawa innych kolorków z tej serii, to jest seria Best Friend, więc tak. Następnie dostałam też od Oleśki, to tutaj jest w ogóle backstory, bo myśmy z Oleśką już dawno miały się wymienić rzeczami od Jeffrey'a. I tutaj dostałam Skin Frost, to jest ta kolaboracja z Manny Hemingway. Ja za nim nie przepadam osobiście, natomiast uważam, że to jest piękny rozświetlacz.
Więc tak, Oleśka dostała ode mnie pomadkę, która mi się nie sprawdziła, a ja dostałam, słuchajcie, rozświetlacz. Więc tak, jestem bardzo podekscytowana, żeby go użyć, bo nie mam żadnego rozświetlacza od Jeffreya. Kusi mnie kilka rzeczy od niego, także może niedługo sobie zamówię. I dostałam też tutaj Skillsa Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Ja uwielbiam wszelkie maści olejki, więc jak to zobaczyłam, to po prostu mówię... Więc jestem bardzo ucieszona, że sobie to wypróbuję i dostałam też próbkę, co jest genialne, bo po prostu wezmę ją sobie na wyjazd. I to jest, słuchajcie, Midnight Recovery Concentrate. I też bardzo chciałam go wypróbować, zanim go kupię, ponieważ słyszałam bardzo dużo super opinii, ale też słyszałam kilka opinii, które po prostu mówiły, że to jest dość mech. Także bardzo się cieszę, że to sobie przetestuję. Teraz już mogę to wyrzucić. I następnie, słuchajcie, od Kasi dostałam... No Kasia powariowała. Kasiu, jeszcze raz dziękuję i nie trzeba było. Natomiast od Kasi dostałam kilka rzeczy z deli i właśnie wzięłam... W sumie wzięłam z Warszawy to, co najbardziej mnie interesuje. I zostawiłam niestety część kremów, ale... Jak zobaczycie, co Wam pokażę zaraz jeszcze, to będziecie wiedzieli dlaczego. Dostałam od Kasi z Delia Cosmetics Regenerating Serum Booster. Jestem bardzo ciekawa tego serum. Ja uwielbiam wszelakie serum, więc po prostu słuchajcie czat. Wygląda to w ten sposób. To jest serum regenerujące, także... Czad. Na moją suchą cerę wszelkie serum działają cuda. Może nie wszelkie, ale ogólnie serum jako produkt potrafi zdziałać u mnie cuda, także nie mogę się doczekać, żeby to spróbować. I następnie dostałam od niej trzy rzeczy z Pixie. Pierwsze to jest coś, co po prostu tak niesamowicie mnie zainteresowało, że zapiszczałam, jak to zobaczyłam. I to jest On The Glow. I to jest, słuchajcie, krem w sticku. Czyli idealny do podróżowania. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Wygląda on w ten sposób. Jeszcze go nie macałam, bo jeszcze mam kilka innych kremów do zużycia w kolejce. Natomiast, o mój Boże, no jestem po prostu tego produktu tak ciekawa. Tak samo jak chyba najsłynniejszego produktu z tej firmy, to jest Pixie Glow Tonic. No, mam nadzieję, że będę po nim piękna. Także to oraz kolejne serum. Ja po prostu mam słabość do serum. To jest Glow Tonic Serum. I słuchajcie, on jest fajny, bo przychodzi z pompeczką osobną. I to mi się bardzo podoba. Powiem Wam, że ten zapach jest taki przyjemny, nienachalny. Bardzo mi się też podoba buteleczka. No i będę po prostu, słuchajcie, testować i będę dawać Wam znać. Więc tak. To jest to, co dostałam od dziewczyn. Drugą część z tego pokażę Wam w zakupach z Warszawy za jakiś czas. Także dziewczynki, jeszcze raz bardzo dziękuję. No i teraz słuchajcie, może zacznę od czegoś, co kupiłam sobie sama. Jest to coś z Kiko, ale resztę rzeczy z Kiko też dostałam. Natomiast kupiłam sobie coś, co kiedyś miałam i zgubiłam niestety. I to jest, słuchajcie, pomadka. I to jest Kiko Milano Smart Fusion Lipstick w odcieniu 406. Ja wiem, że niestety Kiko jest wycofane z Polski, ale może możecie gdzieś dostać online albo jak będziecie. Ja już oczywiście ją tutaj tknęłam i zamknęłam tak, że połowa szminki została mi na opakowaniu. Natomiast to jest taki piękny, codzienny kolorek. Ona jest taka półmatowa, więc idealnie sprawdzi mi się do pracy i właśnie dlatego się na nią zdecydowałam. I następna rzecz, którą sobie kupiłam, to jest taki mały tutaj, taka mała podstaweczka na biżuterię czy na coś takiego. Ja mam kilka takich rozstawionych po pokoju i po prostu je uwielbiam. I ta jest z Forever 21 i ona kosztowała 3 funty. Ma tutaj taką różę i napis olala, ulala. Bardzo mi się spodobało to, że nie jest okrągła. Nie wiem, lubię takie rzeczy. Powracając do Kiko, dostałam też i następne rzeczy, jakie dostałam, to jest glitter eyeliner. Wydaje mi się, że o nim mówiła Ania, sfokusowana. Patrzcie, jakie to jest piękne. No po prostu już nie mogę się doczekać, aż będę tego używać. No czad. I następnie mam coś, w czym jestem zakochana, bo już to używałam. To jest Magnetic Impact Eyeshadow. I to jest, słuchajcie, cień foliowy. On jest w odcieniu 02.
i po prostu to jest jeden z piękniejszych. Zobaczcie, co tu mi się stało. Zobaczcie, jaki on jest po prostu piękny. On jest... Patrzcie. Na oczach wygląda tak pięknie, że... No sztos, a nałożony na mokro w ogóle robi piękną robotę. Kolejny cień, jaki kupiłam, to jest żółciak. Nie mogłam się oprzeć. Pani mi wyciągnęła ostatni z szuflady, więc musi być bardzo popularny. Patrzcie na ten kolor. Jest przepiękny. Następnie, słuchajcie, od mojej mamy i Maćka dostałam dwie maseczki z Pure Derm. To jest Animal Mask, maseczka uspokajająca do twarzy panda oraz maseczka nawilżająca na twarz tygrys. Ja uwielbiam maseczki w płachcie. Chcę sobie jeszcze dokupić taki ten roller. To jak będę w Polsce, to sobie go kupię. Słyszałam, że jeszcze lepiej maseczki działają przy użyciu właśnie z tym rollerem. Dobrze to mówię? Roller. Następnie, słuchajcie, dostałam od mojej cioci, od mojego wujka taki oto tutaj prezencik. Już Wam go odpakowuję z tego celofanu. Dostałam też kaskę, ale coś, co... Wiem, że to brzmi strasznie, coś, co mnie cieszy bardziej niż kasa, natomiast... Słuchajcie, dostałam kubek z Hamburga, bo moi, właśnie moja ciocia z moim wujkiem mieszkają w Hamburgu. I zobaczcie, jaki ten kubek jest piękny. I tutaj też dostałam herbatki, ale... Boże, co? No czad. Muszę się do nich do Hamburga koniecznie wybrać. Może jeszcze uda mi się w tym roku, a jak nie, to na początku przyszłego. I następnie dostałam, słuchajcie, dwie herbatki. Tak. Zieloną i jakąś jeszcze. Tutaj jest coś z hibiskusem. Muszę się nauczyć niemieckiego. Jak już jesteśmy przy herbacie, to dostałam od mojej mamy i od Maćka herbatę z Harrodsa. Więc... no wowza. Poszaleli troszkę. Earl Grey, Flavored Black Tea, Loose Leaf. W pięknej puszeczce. Ja sobie na pewno tą puszkę zostawię i później będę sobie w niej trzymała herbatkę. Więc tak, jest trochę ciężka do otworzenia, ale super, bo nie będzie wietrzała ta herbata i jest przepyszna, bo już próbowałam i Boże, jak ona pachnie. Kocham herbatę. No kocham herbatę. Następnie, słuchajcie, może H&M, bo mam tutaj dwie rzeczy z H&M-u. Dostałam od mojej mamy i od Maćka dwie rzeczy do pracy. Ja, słuchajcie, do pracy muszę chodzić teraz dość elegancko, więc moja mama z Maćkiem stwierdzili, że chcą mi kupić coś do pracy. I znalazłam sobie, znaczy moja mama w sumie znalazła mi taką piękną koszulę białą, w niebieskie paski z małymi serduszkami, która jest przegenialna i ona, słuchajcie, była przeceniona z 13 funtów na 8. Więc tak. Niesamowicie przyjemny materiał, super leży. I drugą rzeczą są spodnie, bardzo podobne do tych, które ja niedawno kupiłam w Primarku i super mi się je nosi. Natomiast te są właśnie z H&M-u i one były przecenione z 20, słuchajcie, na 9. Więc naprawdę spoko obniżka. I mają też tutaj taki pasek, sznurek do zawiązywania. Są czarne, z taką tutaj trochę szerszą nogawką. Bardzo mi się podobały, także... Super, bo to mi się obecnie bardzo przyda. Następnie, słuchajcie, jesteśmy już tutaj prawie przy końcu, zostało mi kilka ostatnich rzeczy. Dostałam z Primarka kilka drobiazgów, dwóch z nich Wam nie pokażę, bo mam je na sobie, to jest stanik i to są dresy. Natomiast kupiłam też drugi stanik, że dostałam też drugi stanik. Pokazuję Wam jego dlatego, że chcę powiedzieć ludziom, którzy odwiedzają Anglię, żeby zawsze patrzyli na staniki w Primarku. Ja uwielbiam staniki z Primarka. Więc tak, znalazłam sobie taki. On był, słuchajcie, przeceniony z 9 funtów na 5. Bardzo fajnie leży, jest mega wygodny. Te miseczki nie są jakoś przesadnie usztywniane, co ja bardzo lubię. I tak, ja zazwyczaj chodzę w braletach, natomiast ten jest bardzo fajny. Złapałam też, słuchajcie, za komplet bielizny i zobaczcie, jakie super kolory. Więc to jest to. I ostatnia rzecz to są, słuchajcie, kolczyki. Ja już te kolczyki chciałam, jak one były za 3 funty, ale były tylko z innym kolorem, a ja właśnie chciałam z żółtym i teraz dorwałam je za funta, także naprawdę spoko. Nie są to kolczyki, które będę nosić jakoś przesadnie często, ale no spodobały mi się. Brałyśmy się z moją mamą do Victoria's Secret i znalazłam sobie
cudowne majtki. Patrzcie, jaki żółty kolor. Tutaj ten ich oryginalny wzór i tutaj panterka i mamy z Jurką matching. Więc tak, to jest to. Pokazuję Wam bieliznę. No trudno, każdy nosi, a raczej większość nosi. I ostatnia rzecz to jest koszulka, słuchajcie, z Gapa. Bardzo chciałam taką białą, niestety nie było. Te koszulki były przecenione z 13 funtów na 4,99, czyli na 5 funtów. Więc wybrałam sobie taki zwykły szary t-shirt, ale będę też polować na biały, bo one są bardzo mięciutkie i przyjemne. Ja w ostatnim haulu tutaj podlinkuję, pokazywałam Wam taką białą koszulkę w czereśnie, albo wiśnie, nigdy nie pamiętam. I mega mi się ją nosi, także tak, no i super cena za tą jakość. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, którą mam Wam do pokazania, to jest największa rzecz w tym haulu. Dostałam od mojego ojczyma buty. Ja zostałam okrzyknięta przez moją mamę, że mam sobie wybrać od nich jakieś buty do pracy, natomiast nic nie wpadło mi w oczy. No i mój ojczym powiedział, że mam sobie kupić file. Więc wybrałam sobie file. Decydowałam się między dwoma, ale w końcu wybrałam ten taki bardziej uniwersalny, czyli ten klasyczny biały. I one, słuchajcie, kosztowały 89 funtów. I niestety po zapłaceniu w sklepie obok z butami okazało się, że ten sam model jest na przecenie za 59 funtów. No ale już się nie dało ich zwrócić. W sensie dałoby się, ale mój ojciec musiałby czekać nie wiadomo ile na przelew. No i tak, więc zawsze sprawdzajcie takie rzeczy, ale jestem po prostu przeszczęśliwa, bo długo już takie buty chciałam. Te dokładnie. Na początku chciałam żółte, ale nie było żółtych, więc zdecydowałam się na te. Bardzo mi się podobają też te z panterką, ale nie są aż tak uniwersalne, więc zdecydowałam się na te. Więc tak, bardzo, bardzo dziękuję Maciuś. I ogólnie bardzo dziękuję mamie i Maćkowi za te wszystkie rzeczy i mojemu wujkowi, mojej cioci za prezenty. Więc tak, to jest, słuchajcie, tyle. Następny haul pojawi się raczej niedługo, bo planuję duże zakupy, będąc w Polsce na openerze, także czekajcie. I tak, to jest tyle. Dajcie znać, co najbardziej podobało Wam się z tego filmiku. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. A tak jak mówiłam, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji, bo będziecie wtedy ze mną na bieżąco. I zapraszam też na mojego Instagrama, bo tam jest mnie najwięcej. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, żegnam się z Wami i widzimy się w następnym filmiku.